Niemieckie miasta zaczęły wprowadzać zakazy ruchu dla samochodów z silnikami diesla, czyli samochodów, które ponadnormatywnie zanieczyszczają powietrze i przyczyniają się do tego, że jest ono zanieczyszczone w stopniu takim, co zagraża naszemu zdrowiu. Pierwsze takie miasto to jest Hamburg, które już takie ograniczenia na kilku ulicach zrealizowało. Całkiem niedawno spotkaliśmy się z urzędnikami Polskiego Ministerstwa obecnie Przedsiębiorczości i Technologii, którzy też już przez wiele lat próbują wprowadzić do polskiego prawa rozwiązania, które umożliwiłyby wprowadzenie ograniczeń w imporcie tych samochodów, które akurat w Niemczech czy w innych krajach Europy Zachodniej stają się mało popularne, czyli silnikiem diesla. Próbują zakazać ich albo ograniczyć ich import do Polski, bo jak wiemy, w Polsce to głównie flota starych pojazdów przyczynia się do tego, że w większych miastach mamy ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza. No niestety okazuje się, że większość tych rozwiązań nie może przejść przez polski parlament, co zresztą też w ostatnich tygodniach widzieliśmy. Propozycja związana z wprowadzeniem opłat za wjazd do miasta przez samochody została zmieniona w taki sposób, że w zasadzie wdrożenie tych opłat jest bezsensowne, ponieważ poza godzinami szczytu po godzinie 9 jakiekolwiek opłaty za wjazd do miasta nie mają już sensu, ponieważ większość samochodów już do tego miasta wjechała. To jest jedna przyczyna, co do której, jeżeli chodzi o transport, jest problem w Polsce z ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza. Natomiast druga jest taka, trochę leżąca poza Polską, mianowicie jest to również Unia Europejska. Okazuje się, że bardzo trudno jest wdrożyć przepisy w pojedynczym kraju członkowskim, które by nie naruszały przepisów Unii Europejskiej dotyczących wolnego handlu, wolnego rynku, związane z ograniczeniem właśnie, znaczy skierowane w kierunku ograniczenia importu samochodów nadmiernie zanieczyszczających powietrze. Jedyne rozwiązanie, jakie jest w zasadzie uznawane, to są drastyczne opłaty dla rejestrujących samochody o niższych normach zanieczyszczenia powietrza. No i to właśnie chociażby nie jest w stanie przebrnąć przez polski parlament. Więc co zrobić, żeby można było w Polsce odetchnąć tym świeższym powietrzem? No jednym z rozwiązań jest również wprowadzanie zakazu poruszania się po polskich drogach samochodów z silnikiem diesla, po miejskich drogach. Mamy już taki środek wdrożony w Polsce. No i ciekawe, czy w kampanii wyborczej pojawią się twarde deklaracje co do wypełnienia, zrealizowania tzw. stref niskoemisyjnych w miastach.